wprowadzamy po raz pierwszy możliwość orzeczenia zabójstwa z bezwzględnym dożywociem. Do tej pory to dożywocie to jest często z przymrużeniem oka, bo sprawcy mogą wychodzić już po 25 latach z reguły na wolność. Teraz w wyniku zmian, jakie wprowadzamy dla tych właśnie najbardziej odrażających, nie dających się niczym usprawiedliwić zabójstw, sprawca będzie mógł spotkać się z orzeczeniem, które jest adekwatne do jego winy, czyli z karą bezwzględnego dożywocia. To będzie prawdziwe dożywocie.